1939, listopad 23, Kraków. Rozporządzenie o oznaczeniu Żydów i Żydówek w Generalnym Gubernatorstwie. Paragraf pierwszy. Wszyscy Żydzi i Żydówki przebywające w Generalnym Gubernatorstwie, a mające ukończone 10 lat życia, obowiązani są nosić, zaczynając od 1 grudnia 1939 roku, biały pasek o szerokości co najmniej 10 cm, zaopatrzony w gwiazdę syjońską. Paragraf drugi. Opaski te winni Żydzi i Żydówki sprawić sobie sami i zaopatrzyć odpowiednim znakiem. Paragraf trzeci. 1. Winni wykroczenia podlegają karze więzienia. Generalny gubernator dla okupowanych polskich obszarów, Frank. Ty, jeżeli uratujesz życie jednego Żyda, to będzie cię błogosławił. I Arty, który nie używał nigdy słów błogosławił. I on mi odkrył świat, że ja powinnam ratować Żydów, bo ja to umiem robić, bo ja cierpię nad tym. Ja ich rozumiem. Moja matka miała ciężkie życie psychicznie, bo ciągle była gdzieś nieprzyjęta. Środowisko bardzo mieszczańsko, inteligencko-katolickie była dla nich lorką, Żydówką. Dla Żydów była przechrzczona. To było bardzo niedobrze. Żydzi w Polsce byli ratowani przez przyjaciół i sąsiadów od początku. No ale sytuacja była dramatyczna. Polski rząd słał komunikaty w świat i do rządów Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii o sytuacji, o tym, co się dzieje. I w końcu Żegota ruszyła, ale ruszyła za późno i była zbyt mała. I szalenie zapaliłam chłopców, którzy byli mi podlegli, Staszka i Jaśka Rosińskiego, że musimy ratować Żydów. Pamiętam, że Aniela Steinsberg mi w ten czas powiedziała, no tak, słuchaj, no ale nie uratujesz tych spejsami, tych no nie uratujesz. Ja może uratuję. 1941, październik, 15, Kraków. Artykuł 1, paragraf 4b. Żydzi, którzy bez upoważnienia opuszczają wyznaczoną im dzielnicę, podlegają karze śmierci. Tej samej karze podlegają osoby, które takim Żydom świadomie dają kryjówkę. Gubernator generalny Frank. Siostry mojej matki, dzieci, syn i córka uważali, że trzeba posłusznie pójść do getta. Mhm. Nic się nie stanie, no zamkną nas, no nic się nie stanie. W Andusiu, no jakoś może z jedzeniem będzie źle. No to jakoś, wy jesteście katolicy, to wam nic nie zrobi. Ja im nie pozwoliłam iść do getta. Mój dziadek, profesor Tadeusz Seweryn, był szefem kierownictwa walki cywilnej, czyli koordynatorem wszystkich działań podziemnych w Krakowie. Żegota była podległa temu kierownictwu walki cywilnej, w związku z tym dziadek wydawał rozkazy ludziom, którzy pracowali dla Żegoty. Nazywam się Jacek Dobrowolski. Mój ojciec Stanisław Wincenty Dobrowolski był przewodniczącym krakowskiego oddziału Rady Pomocy Żydom Żegota w Krakowie. Krakowska Żegota została zorganizowana przez Rysiewicza, a za namową profesora Tadeusza Seweryna na zasadzie porozumienia trzech partii, PPS, WRN, Wolność, Równość, Niepodległość, a Stronnictwo Demokratyczne i Stronnictwo Ludowe. Ale jeszcze musiał być ktoś z diaspory żydowskiej, bo taki był warunek postawiony też przez środowiska żydowskie w Londynie i w Polsce w porozumieniu z rządem naszym na uchodźstwie. I mój ojciec wybrał młodą literatkę, Marysię Hochberg, znaną potem w Izraelu
jako Miriam Lewi. Dał jej pseudonim Mariańska i to stało się potem jej nazwiskiem. I ona była przedstawicielką, bo nie było żadnych przedstawicieli partii żydowskich w Krakowie. Rada Pomocy Żydom Żegota została utworzona w Krakowie 12 marca 1943 roku, krótko przed tym, kiedy Niemcy zaczęli likwidować getto. Głównie działalność Żegoty polegała na tym, żeby po pierwsze wyszukać Żydów, którzy chcieliby się ukryć i którzy byliby gotowi zaryzykować życiem, ponieważ oni nie wiedzieli, czy to jest bardziej ryzykowne, czy przebywać w getcie. Po drugie, trzeba było tych ludzi wyciągnąć z getta. Po trzecie, trzeba było znaleźć dla nich ukrycie. Po czwarte, trzeba było znaleźć dla nich nielegalne dokumenty. No i później dostarczać tym Polakom, którzy ich ukrywali, bez przerwy pieniądze na zakup nielegalnej żywności, ewentualnie lekarstwa, jeżeli by zachorowali. No, w niektórych przypadkach były też sytuacje, kiedy Żydów się wywoziło do innych miejscowości, głównie na wieś, lub też niektórych za granicę. Pieniądze były przekazywane z Londynu przez cichociemnych, a szły do centrali w Warszawie i Warszawa dysponowała tymi pieniędzmi. Był pan Marek Arciszewski, który był skarbnikiem Żegoty całej, a rodem z Krakowa, był łącznikiem, przywoził pieniądze i z tych pieniędzy były zapomogi dla podopiecznych. Kilkaset osób to było stale zaopatrywanych regularnie i kilkaset osób nieregularnie, także w sumie dochodziło do 1000. Na terenie Małopolski nie było za wiele tych ludzi, którzy pracowali w Żegocie. No ale każdy jeden, który wystarczy, że jeden człowiek chciał drugiemu pomóc, to już jest piękne i to już jest coś, co nas bardzo przybliża. Obwieszczenie. W związku z zarządzonym przez dowódcę SS i policji w Krakowie wysiedleniem Żydów ogłaszam, co następuje. Paragraf pierwszy. W dniu 16 września 1942 roku odbędzie się wysiedlenie Żydów. Paragraf drugi. Każdy Polak, który w jakikolwiek sposób utrudni akcję wysiedlania, podlega najsurowszym karom. Paragraf trzeci. Każdy Polak, który podczas lub po akcji wysiedlania przyjmie Żyda lub udzieli mu schronienia, zostanie rozstrzelany. Mój ojciec był policjantem II Rzeczpospolitej w Krakowie. Oto kopia odezwy Krygera, skierowana do polskich policjantów, że jeśli nie podejmą pracy formacji policji, poniosą karę śmierci. Poznałem w Krakowie córkę pana, który był granatowym policjantem w getcie. Szalenie postać przyzwoita, wiedząc o tym, że moja mama jest Żydówką. Nie tylko, że chronił, jak wychodziła i ściągała opaskę, to jeszcze zagadywał tych innych żandarmów, żeby im czymś zająć. Ale to, co się zapisało w naszej pamięci i to, co uczynił dla nas, to dla nas on jest bohaterem. Bo on wtedy też swoje życie narażał. Tym granatowym policjantem był Franciszek Banaś. Pełnił służbę w strukturach państwa podziemnego w zgrupowaniu Żelbet Armii Krajowej. W czasie utworzenia getta krakowskiego został skierowany przez majora Ludwika Drożeńskiego do służby wartowniczej przed wejściem do getta z poleceniem niesienia pomocy ginącym Żydom.
pomoc ta polegała na doręczaniu korespondencji, lekarstw, żywności, opału i tato otwierał bramę getta przed świtem i nigdy Niemcy nie wiedzieli o tym konspiracyjnej pomocy. Czy pamiętasz na przykład, co mi powiedziałeś, kiedy pierwszy raz spotkaliśmy się, co mi powiedziałeś o moim ojcu? Nie pamiętam, co ci powiedziałem dokładnie, ale ja wiem, że ja go bardzo kochałem. To jest wzruszające, co mówisz, naprawdę. Ale jest też ważne dla historyków, którzy próbują zrozumieć, jak ta pomoc dla Żydów w Krakowie była organizowana. W marcu 1943 roku Niemcy likwidowali getto. Zgromadzili nas wszystkich zebrali na Placu Zgody. Bo jak zlikwidowali getto, to mama poniosła ten kolczasty drut i powiedziała mi, czołgaj się pod drutem, żeby nie widzieli ciebie, idź do Wisły, idź do Henka. A ja wiedziałem już, gdzie Henek znajduje się, bo ja znałem jego mieszkanie. Pamiętam, jak Henek wciągnął mnie do mieszkania, jak pukałem do drzwi i powiedział mi, my cię oczekujemy od rana, a ja błądziłem. Nawet pamiętam moment, kiedy nas sprowadzono na Plac Zgody, z którego później szliśmy do obozu. Pamiętam, jak widziałem może jakieś dwie leżące osoby. A to było na ulicy Limanowskiego. I zapytałem się mamy, mamo, tam pan leży, bo to byli mężczyźni, którzy po prostu próbowali uciec z tego kordonu, który został prowadzony na Plac Zgody. Zostali zastrzeleni. Jak byliście w kryjówce, czy bardzo się baliście? Ta kryjówka to był warsztat Henka. Warsztat do odlewania brązu i śniegi. A ten warsztat miał wspólną ścianę z koszarami niemieckimi. I Henek, ja uważam, że on był bardzo mądry człowiek. On powiedział na pewno do siebie, na najpewniejsze miejsce ukrywać Żydów jest w warsztacie, który był zaplombowany za Niemców. Tam nie będą szukać. A ja słyszałem, że za ścianką on robił zbiórkę jednostki bojowej, zdaje mi się, którą on był komendantem. I myśmy słyszeli, jak oni mówią, słuchali radio Londynu, BBC. W momencie, kiedy wyszedł dekret gubernatora Franka o likwidacji dzieci, rodzice zdecydowali, że musimy koniecznie uciec z obozu. Tato nie miał większych problemów, ponieważ pracował w fabryce u Madrycza. Natomiast ja zostałem wywieziony z obozu przez człowieka, który wywoził te zanieczyszczenia. Doskonale pamiętam człowieka, jego konia. A może też go dlatego pamiętam, że po wojnie, kiedy ojciec prowadził wytwórnię win, to Kajdas pracował u niego jako spedytor i właśnie tym koniem, którym ja zostałem wywieziony pod stertą zanieczyszczeń, on te wina rozwoził. A czy słyszałeś kiedykolwiek o jakimś powiązaniu ojca z Żegotą? Ja wtedy nie wiedziałem. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, że jest taka organizacja Żegota. Ale ja uważam, że on był związany, ponieważ on należał do Armii Krajowej. Ja jestem pewny, że on był związany z nimi. Thank you.
najważniejsze były dokumenty. Początkowo, przez pierwsze tygodnie, przygotowywał je pan Wichman, który był członkiem Stronnictwa Demokratycznego i członkiem AK, formacji Żelbet, ale po kilku tygodniach włączył się pan Edward Kubiczek, który był wybitnym grafikiem i wybitnym fałszerzem. I jemu się udało na Wrzesińskiej 3, w miejscu, gdzie pani Wójcik, żona sekretarza Żegoty, prowadziła gabinet kosmetyczny, za ścianą mieć pracownię z pomocnikami fałszowania dokumentów. I krakowska Żegota sfałszowała około 5000 dokumentów. Oczywiście dla jednej osoby potrzebne było kilka, bo oprócz kenkarty jakaś przepustka, czy kartki żywnościowe, czy coś. Tym niemniej były tak dobrze zrobione, że żaden z tych dokumentów nie był nigdy zakwestionowany przez Niemców. Szalenie dużo mi pomógł katecheta z mojej szkoły, ksiądz dr Władysław Kulczycki, niech zostanie to jego pamięcią. Był później, tutaj się, że wikarym w kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Zgłosiłam się do niego i powiedziałam, że muszę ratować rodzinę żydowską. Rodzinę, mówiłam o rodzinie. On powiedział, ja ci będę znajdował nazwiska. I on gdzieś na cmentarzach, czy mówił, teraz masz tutaj nazwisko Zawadzka. Osoby zmarłej. Osoby zmarłej. A myśmy mieli fabrykę kenkart i różnych jakichś dokumentów, to już była nasza konspiracyjna robota i po prostu wyrabialiśmy te papiery. Nadzieja dla tych ludzi była bardzo ważna. Też pomoc medyczna. Tam był doktor Aleksandrowicz, późniejszy profesor Aleksandrowicz w Krakowie, który bardzo dużo ludzi leczył, pomagał po prostu stawiać diagnozy. Wystawiano lewe recepty na polskich pacjentów, aby załatwić lekarstwa, więc to była szansa dla tych ludzi, żeby przeżyć. Budzenie nadziei i, no i dla siebie samego po prostu poczucie tego, że robimy coś dla Polski, robimy coś też przeciwko temu okropnemu okupantowi, który kazał przecież wszystkich Żydów wymordować, więc uratowanie nawet drobnej części tych Żydów było jakby takim aktem sprzeciwu wobec okupanta. Nie byłoby nic, ponieważ ja miałem 9 lat w getcie, a Gena była w więzieniu w Montelupi na drodze do Oświęcimia, a Hela była w Skarżysko-Kamiennym. To była fabryka amunicji, która jeszcze była założona przed wojną przez Polaków. I oni pracowały tam także robotnice polskie ze Skarżyska. Była przyjaciółką z dwóch takich kobiet, które zaprzyjaźniła się z dwoma kobietami, które przychodziły do pracy. Jednego dnia jedna z tych kobiet nie przyszła. Ona przesłała swoją przepustkę przez drugą kobietę i Hela wyszła z polskimi dziewczętami z obozu i nagle się zjawiła w Krakowie. Ona wiedziała, gdzie my jesteśmy. Wyobraź sobie, my siedzimy jak myszy pod miotłą i słyszymy pukanie na drzwiach. Baliśmy się otworzyć, nie wiedzieliśmy, kto to jest. I słyszymy, że Hela mówi, to ja, otwórzcie. Nagle się zjawiła. To byliśmy tam trójka do końca wojny. Dziadek po prostu nie wydawał bezpośrednio poleceń, bo miał masę innych zajęć na mieście. Tam najbardziej współpracował z panem Dobrowolskim, który prowadził taki sklepik z farbami, z mydłami na Jagiellońskiej i tam była siedziba główna. Tam przychodzili ludzie niby kupować to mydło, prawda, a dostawali wtedy pieniądze do przenoszenia, dokumenty nielegalne, różne polecenia i tak dalej.
Dziadek współpracował blisko z panem Władysławem Wójcikiem. Władysław Wójcik był to człowiek z PPS-u, którego żona, Wanda Wójcikowa, ogromnie zaangażowała się w sprawy Żegoty. Ona prowadziła takie różne małe salony kosmetyczne. To trzeba było po prostu zawsze coś prowadzić, żeby dla Niemców na zewnątrz czy dla kolaborantów gestapo nie było podejrzane, że dużo ludzi wchodzi, wychodzi, że się kontaktuje. Mamusia, ponieważ pochodziła z Dobczyc, nie chciała na pierwszy ogień iść od razu do Dobczyc, bo no, obawiała się, że jak nikt po niej nie pozna, że jest Żydówką, ale ludzie, którzy mieszkali w Dobczycach i tam ją znali, no to różnie mogłoby być. Dlatego udaliśmy się w miejsce nieznane. Poszliśmy do Kornatki. W Kornatce mężczyźni chwycili się za wydrążaniem dziury. To było wykopane tylko właśnie na to, żeby tam można było leżeć. Wychodziliśmy stamtąd szczególnie dopiero wieczorem, późnym wieczorem. Były tak zwane wsypy na terenach wiejskich, gdzie konfidenci mieli łatwiejszy dostęp, po prostu znali ludzi i widzieli pewne jakieś zmiany. Na przykład większe zapotrzebowanie na żywność nagle u danego gospodarza, albo ewentualnie, jeżeli Żydzi byli nieostrożni, mogli zobaczyć którąś z tych osób spacerującą gdzieś wieczorem wokół gospodarstwa. No więc tam zdarzały się czasami takie tragiczne sytuacje. Natomiast w mieście najczęściej do tego nie dochodziło. Oczywiście były sytuacje, kiedy konfidenci zagrażali danej rodzinie, no i wtedy kontrwywiad dziadka informował o tym i sąd podziemny, państwa podziemnego podejmował decyzję o dokonaniu egzekucji takiego konfidenta gestapo. Wtedy jeden z ludzi dziadka, głównie pan Halszka, przeznaczony do tego, szli no i po prostu likwidowali konfidenta. No i był duży margines niestety przestępczy, szmalcowników i w Krakowie był pierwszy wyrok na szmalcownika. Pracownik poczty, członek PPS-u, przechwycił donos do gestapo. Był to donos autorstwa lekarza, który podawał o adresy swoich kolegów po fachu, Żydów, którzy byli do niego konkurencją, którzy ukrywali się po aryjskiej stronie. I tego pana zastrzelono bez sądu. W Kornatce trafiliśmy na wspaniałych ludzi. Naprawdę rzadko spotkać. Pamiętam ich doskonale dzisiaj, jak wyglądali. Tam był Piotr Krupa, Janek Krupa, Wiktoria, Stasia, żona Wojtka, Mordajka. Chociaż za pomaganie Żydom w Polsce groziła kara śmierci, była to sytuacja wyjątkowa. Dziadek uważał, że apel skierowany do społeczeństwa, apel skierowany z Warszawy, należy w 100% wykonać. No i miał taką wspaniałą cechę, że umiał zarazić innych ludzi taką chęcią do pomagania innym. Po prostu budził wśród ludzi szacunek, respekt, mówił, to trzeba robić dla Polski i to, że ryzykujemy życiem, jest no jest ceną za to, co robimy dla tych ludzi, ale ratując tych ludzi, ratujemy po prostu naszych współobywateli. Robiono to głównie po to, żeby też dać nadzieję. Kiedy było wiadomo, że na aryjskiej stronie jednak jest taka organizacja jak Żegota, która pomaga, to jednak część obywateli żydowskich będących po stronie getta albo będących w ukryciach
nie Żegotowych, decydowało się na to, żeby iść do Żegoty, ponieważ widzieli w tym największą szansę przeżycia. Rok 43-44 był rokiem, gdzie panowały bardzo silne mrozy, więc ludzie brali nas do siebie na noc. Wychodzili na czaty, patrzyli wzgórza, które około 1,5 do 2 kilometrów mieli przestrzeń, że gdyby jechały czy samochody niemieckie, czy motory, to już ich wcześniej widać było. No, bieda na wsi była ogromna. Jedliśmy to samo, to co oni. Dzielili się z wszystkim z nami. W Kornatce trafiliśmy na wspaniałą postać księdza, który na jednej z mszy, gdzie jest spotkanie z wiernymi, powiedział: słuchajcie, wiecie, że u nas w lasach ukrywają się Żydzi. Należy im nieść pomoc, a nie wydawać. Moi rodzice, w dowód wdzięczności za to, co on czynił, zdecydowali się pomóc przy budowie kościoła. Mój ojciec twierdził się, że tego nie napisał, bo nie miał szczegółowej specyfikacji, że Żegota Krakowska straciła około 30 osób. Najwięcej przy przerzucaniu ludzi przez granicę na Węgry. Oni wszyscy zostali odznaczeni medalami Yad Vashem. Instytut Yad Vashem nagrodził 4 policjantów AK-owców medalem wśród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ogółem 9, wśród nich mój ojciec Franciszek Banaś. I zawsze jak opowiadam, ja opowiadam dużo o moim uratowaniu i o Henku. Ja opowiadam o tym Polaku, szlachetnym Polaku, który się był w stałym niebezpieczeństwie i nas chował. Troje dzieci nas chował przez prawie 2 lata. Każdego roku, kiedy przychodzi okres, kiedy się jeździ na cmentarze składać, zapalać światła, składać kwiaty, to jest 1 listopada. Ja jadę kilka dni wcześniej, jadę do tych ludzi, żeby im też zapalić światło.